tutaj ramę mam podwieszoną. Teraz kwestia tutaj ustawienia tych stopek. Co tutaj można powiedzieć ciekawego? No, warto jest założyć sobie tutaj konsolę tą lewą. Z tego względu, że tutaj pod konsolą jest odbój gumowy. I jak zamontujemy stopkę, to ten odbój musi tam się ze stopką zgrywać. O, widzicie? O tam. Ja to wypośrodkuję, ale też jest ważne, że jak będziemy mieli postawiony motocykl na stopkach, żeby on stał tutaj nie tak, nie tak, tylko żeby to było w ten sposób. Ja zabieram się tutaj do ustawienia tego. I co? I spróbujemy to przyłapać. Zobaczymy, postawimy motocykl. Ja jeszcze się pokuszę chyba o założenie tylnego koła, żeby to już grało tak jak ma być. Żeby tu już nic nie poprawiać. Ja zabieram się tutaj do przyłapania tego, zobaczymy jak to wyjdzie. Ważne jest, żeby, tak jak wspominałem, tutaj ten odbój. Ja to ściągnę, zaraz wam pokażę co chodzi. Widzicie, tutaj jest to miejsce na odbój. Gumeczka tutaj wchodzi. I co? Ja zabieram się za robotę. Ja mam stopkę ustawioną wstępnie. Zaraz to spróbuję przyłapać, zobaczymy jak to się będzie otwierało. Tutaj są kąty zachowane teoretycznie, bo tutaj jako wzorzec mam starą stopkę zużytą. Kąty teoretycznie, jak to się mówi, na oko się pokrywają. Zobaczymy jak to wyjdzie, przyłapię to. Jeszcze nie będę tego spawał na stałe. Przyłapiemy, zobaczymy co to z tego wyjdzie. Stopkę mam przyłapaną. Tak to ładnie wygląda. Co tu można jeszcze powiedzieć? W zasadzie nic, tylko zostało to spawać. Leciutko to pracuje. Nie zacina się. Także ja się biorę tutaj za obspawanie tego i widzimy się dalej. Stopkę mamy przyłapaną. Ja ją teraz zdemontuję, obspawam na gotowo i zobaczymy. Powinno już być casy. Ja zabieram się za spawanie i widzimy się zaraz.
tutaj się obszlifowałem, ale muszę jeszcze obszlifować zędrę do pryska. Światop spawa mi się, widzimy. Wyszlifowałem to zędrę, elektrodę i powinno już lecieć elegancko. Teraz zobaczymy. Jedną stronę mam obspawaną, ja zabieram się za drugą. Obspawam i pokażę wam, jak to wyszło. Ja to obspawałem już. Tutaj odbój też obspawałem w koło. Także tak to wyszło. Jest dobrze. Nic tu chyba lepszego nie wymyślimy. Ja ją wyniosę, niech ona ostygnie i zamontujemy, zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie pracować, ale już widzę, że jest super. Ja to idę, niech to ostygnie i zaraz się widzimy dalej. Stopkę mamy przyszlifowaną, oczyszczoną. Możemy przystąpić do montażu, zaraz zobaczymy, jak to chodzi. Wciśniemy tylko tu lejki. Kręcimy nakrętkami. To musimy dokręcić na maksa. Stopeczka ładnie chodzi. Tutaj jest na środku odboju tego. Także tutaj jest też ładnie. Także myślę, tutaj nic lepszego nie zrobimy. Zostało tylko założyć sprężynę. Tutaj wszystko jest równo.
co tu jeszcze można powiedzieć? Tu trochę chyba zepsułem jedną sprawę z tymi tulikami, bo można było dać pomiędzy tutaj tulejkę a blachę podkładkę, żeby to proszku później nie ścierało. Może jeszcze pomyślę, jak to przerobić. No tak to są prototypy, tak wychodzą. No, można byłoby się pokusić o danie podkładki pomiędzy te blachy. Ale stopka by była opanowana. Także tak to wygląda. Wszystko tutaj jest spasowane, przyszykowane do piaskowania. Tutaj jeszcze docierałem oś, żeby ona tutaj, jak położymy ocynk, żeby to pracowało wszystko. Leciutko. Tak to wyszło. Tu jeszcze cięgło oczywiście z nierdzewki. Tak to wygląda. Ja ramę rozbieram, przyszykowuję do piaskowania. Tutaj jeszcze tylko doszlifuję spaw na równo, tutaj z miseczką. I w zasadzie to by było tyle. Tak to wyszło. Rama jest przyszykowana do piaskowania. Ja to demontuję, szykuję do piachu. Zmagań, ciąg dalszy ze stopką centralną od WS-ki. Tutaj przyszła, bo już jedną wykrzywiłem, oczywiście poprawiłem, zrobiłem po swojemu. Te kupcze części, czy dorabiane, jak to mówią, na wzór oryginału, to wszystko jest taki szajs. To zamówiłem kolejną. Zobaczcie, tutaj nic nie pasuje. Pomijam fakt, że ja tutaj dorabiałem te elementy. Stopka jest zrobiona na wzór oryginału, w sensie rozstawy. I problem jest tego typu, że już pomijam fakt, że to nie pasuje, jest źle wygięte. Pójdzie to do zwrotu. Pierwszy pręt, który zamówiłem, wygiąłem po swojemu. Zobaczcie, jaka jest różnica. To są dwa takie same pręty kupione.
Widzicie? Ten jest nieruszany, ten jest mój poprawiony i zobaczcie, jak to działa. Ja sobie pracuję tutaj ze stopką ładnie, widzicie? Teraz kwestia sprężyny. Niektórzy montują cieńsze sprężyny. Ja zamontuję tak jak była w oryginale, tej średnicy. Problem jaki tu był, wycieranie. Problem był, że sprężyna wycierała. Znaczy tarło po stopce, jakbym pomalował to proszkowo, no to obtarłoby proszek. Wyciąłem tutaj z nierdzewki też 5 mm blacha. Tutaj ten języczek do sprężyny. Dużo większe jest odsadzenie. Tutaj stopkę odgiąłem ile mogłem. Na gorąco, bo tu też piątka blacha jest. Co tu jeszcze można powiedzieć? A zaraz wam pokażę, założę tu sprężynę. Jeszcze tego nie przespawałem, zaraz będziemy to spawać. Myślałem, że kupię nowe, będzie dobra. Z tymi WSK-ami to jest dramat. Tu co nie ruszysz, to wszystko albo nie pasuje, albo trzeba przerabiać. Kurde, nie mogę jedną ręką założyć. Ej, kurka wodna, czekajcie chwilę. Udało się to zamontować, zobaczcie jak to teraz wygląda, tylko jeszcze to jest nieprzespawane. Tyle odstaje sprężyna od stopki. Muszę to tylko naspawać w odpowiednim miejscu. Ale już widać, że sprężyna nie będzie wadzić. Co tutaj jeszcze można powiedzieć ciekawego? Ja zabieram się za przyspawanie, przyłapię to, zobaczymy jak to się będzie otwierać. I myślę, że szlama będzie gotowa do piaskowania i można ją dawać w proszek. Tutaj wszystko mamy ogarnięte, jeśli chodzi o blokadę. Półeczki, tutaj odbój z kwasu też jest elegancko. Także ja zabieram się tutaj do spawania i kończymy ten szajs. A jeszcze wam zaraz pokażę odbój. Tutaj mamy konsolę. Jeszcze bardzo ważna kwestia przed piaskowaniem, jeśli damy to w proszek. Tutaj mamy odbój, zakładamy, żeby sprawdzić, czy tam wszystko ze stopką jest w jak najlepszym porządku. Odbój mamy zamontowany. Idziemy z tym do motocykla. Warto to sprawdzić, jak robicie, bo później już jak położycie proszek czy lakier, to już z tym nic nie zrobicie, nic kompletnie. Ja tutaj wkładam śrubę, zaraz wam pokażę, jak to ładnie siadło. Tutaj mamy to wszystko. Zobaczcie, jak ładnie na środku jest gumy odboju. Także widzicie, tutaj wszystko jest spasowane. I super to leży. Także konsolę możemy rozbierać, bo miałem, przyszła mi guma, chciałem to sprawdzić, czy to wszystko gra, bo jeszcze póki mam niepomalowane, mógłbym to przesunąć, odciąłbym to i wiadomo, przespawał sobie, bo ale widzicie, jak wszystko jest w porządku, nie ma żadnego problemu z tym, także to zostawiamy. Ja biorę się tutaj, przyłapię tą stopkę i lecimy z tematem dalej. Także ja przespawam zaraz, jeszcze zobaczycie pewnie na gotowo, jak to wyjdzie. Nie będę nagrywał, bo tu zbytnio nie ma co pokazywać. Ja zabieram się do roboty i pokażę wam efekt, jak to wyjdzie. Tak to wyszło. Nic nie ociera, bardzo ładnie pracuje. Także stopeczka jest załatwiona. Ja zabieram się za rozbiórkę tego, przyszykuję ramę do
piaskowania i ten etap byłby zakończony. Stopka bardzo ładnie to pracuje, wszystko płynnie. Z drugiej strony też odbija sama. Super to chodzi. Także trzymajcie się. Do następnego. Hej. That it feels right.